Siemaneczko, nagram wam drugi raz. Zobaczcie. Tutaj, o, nie widać, tam za tymi nagrywałem, jak wtedy mi poszły gołębie. Chciałem wam pokazać tutaj opuszczone takie gołębniki, bo tu kiedyś były działki, zrobili taką przelotówkę. A moje gołębie tam wtedy poszły nad szkołę i one też tu chodziły. Zobaczcie, siatki porozwalane. Gołębniki, woliery. Tu kiedyś miał taki pan gołębie. Ja go pamiętam, to z 20 lat temu było. Nigdy tu nie byłem. I jak tu zrobili w tym roku, to tu liściami było zarośnięte. Ja nawet nie widziałem, że myślałem, że te gołębniki to po prostu zostały zniszczone, nie? Zobaczcie tutaj takie jakieś, zobaczcie tam co, jakieś półki, o ja pierdzielę, nie wiem, szczur, królik chyba, szkielet królika, ja pierdzielę, zobaczcie tam kury, szkielety. Cała masakra. Czyli tu był jakiś kurnik. Widać. Chciałem wam jeszcze pokazać. Nigdy tu nikt nie zdybał, bo ja nie wiem czy je to. To chyba ktoś kupił. I tutaj tutaj są jakieś, zobaczcie, horda cała zarośnięta. Widzicie, cała wyjście spod hordy. Tam są drzwi otwarte. Tu jest druga horda taka stara. Teraz wam nagryw. Tu woliery jakieś były. Ktoś sobie tu składuje coś. Tutaj też chyba woliery. O, też była horda jakieś. Paśniki. I tutaj jakiś pies tu był, czy coś. Zobaczcie jaka horda. I tu gołębnik jakiś. Może mi tu nic nie wyskoczyło. 20 lat temu to ja tu pamiętam był taki facet. O, i tutaj jest też jakieś gołębniki. I tam jeszcze był gdzieś jakieś hordy. Gdzieś tu na dachu jeszcze widziałem. Zaraz wam pokażę. Tutaj nie wiem co. Jakiś coś, jakieś ptaszki chyba ktoś hodował, czy nie wiem co tu było. Ale fajnie, nie? Dobra, wyjdę tędy. Horda duża. Muszę się dowiedzieć, kto to tutaj przejął.
A, no tu była jeszcze cholna, zobaczcie. Jeszcze tu są. Widzicie? Na dachu horda. Drugi miał jakiś. Urbex. Ja pierdzielę, ale szkielety nie wiem. To chyba jakichś królików. A ja, jak mi wtedy poszły, to nagrywałem. Zaraz wam pokażę. Tam to na pewno jakieś drzewo leży, to czyjeś to jest, ule. Tu były działki. A ja wtedy nagrywałem tam przy tamtym lesie. Zaraz wam pokażę, gdzie to było. Ja pierdzielę. Kaszel męczy. A ja na tamtej górce nagrywałem. Ja gdzieś ten słup. Widzicie, tam daleko stałem, a one wtedy poszły tam, nie? Tam gdzieś, gdzie te druty, nawet za te druty. Tu się kręciły nad tymi domkami. Jak się tu przeprowadziłem, nie, przepraszam, jak tu do dziadka przyjeżdżałem na wieś, to ja pamiętam, tu były pełno działek, tu nie było tej ulicy i tu miał taki grubszy facet wysoki. Oj, tam jest wieżyczka strażacka, za tym domem nie widać, bo się zlała, a może trochę z lasem, to tam za tą wieżyczką taki niemiecki cmentarz, ruina. Groby też pootwierane. Się chodziło za dzieciaka, grobowce, szkielety, trumny. O, i tak to jest. A tutaj jest elektrownia i cmentarz, gdzie mówiłem, że na cmentarzu stoją. A szkoła. Ja tam za tym lasem mieszkam. A szkoła to jest. Zaraz wam nagram, panowie. Będzie lepiej widać. Tamte duże budynki z tą blachą. Tam widać tą. Widzicie taki okrągły dach? Tam hala sportowa. To tam stały wtedy te gołębie, co mi poszły. No, kawałek do domu. Tam i tam daleko. Może taki punkt orientacyjny? Nie, tej wieży nie widać, bo tam ta wieża to naprawdę daleko jest. Tu ma facet papuszki sobie, wolierę fajna. Śpiewają, ja sobie też chyba zrobię. Ja nie z papuszkami, tylko jak ma kolega z kanarkami. Ale zimno. Tu zrobili taką nową ulicę, przelotówkę ładną. Mówię, liście opadły i teraz wszystko widać. O, zobaczcie, widzicie tą wieżę tam daleko? Tam, co poszły mi kiedyś w tamtą stronę, to ja mieszkam tam, bardziej tam, to one kawał tu poszły tam nad tą szkołę. No. I tak to było. A kiedyś tam od tej wieży poszły znowu tam. Ale to było rok temu. No dobra. Tak pokrótce. No. Taki pokrótce po Dębice. Gołębiarka ginie. Po mnie pewno też tylko filmy zostaną i nic więcej. Jak już ja odejdę z gołębiami z Podębic, to już tu chyba nikt nie żyje. Jeszcze tam kilku ma, ale to ginie wszystko. Na razie, trzymajcie się ciepło.